Salon polityczny trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej, poprzednio minister obrony narodowej, wicepremier. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj zakończyła się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. No i było tam takie, można powiedzieć, bardzo rewolucyjne wystąpienie Grzegorza Schetyny. Likwidacja CBA, likwidacja IPN, to są dobre pomysły? Grzegorz Schetyna dał wyraz temu, jak uważamy, powinna wyglądać Polska po rządach PiSu, po żądach, które psują wiele sfer życia. Na pewno będzie to musiało być radykalne odcięcie, na pewno nie możemy popełnić tego błędu, który popełniliśmy w 2007 roku, gdzie radykalnie tych patologii. Okołopisowskich nie przecięliśmy. więc to, co mówił Schetyra, ma właśnie taki sens, wiadomo, że to nie nastąpi jutro, natomiast powoli trzeba rozmawiać już o tym, jak ma Polska wyglądać po odsunięciu pisu od władzy po następnych wyborach. No tak, ale jeśli mówimy o tych dwóch instytucjach, takich jak CBA czy IPN, to przecież platforma głosowała za ich powołaniem. Funkcjonowało one w czasach rządów platformy, więc jaki jest sens głoszenia teraz likwidacji? To jest takie wylewanie dziecka z kąpielą. Bo problem nie tkwi w tych instytucjach, tylko w tym że zostały zawłaszczone partyjnie i są używane do złych rzeczy, ale nie do, tych, ale Sytyna, do których zostały przeznaczone. Ale Grzegorz Sytyna nie mówił o tym, że trzeba zmienić ich funkcjonowanie. On mówił o ich likwidacji. To jednak jest zasadnicza różnica. Bo jeszcze rok, dwa, trzy takiego upartyjniania przez PiS tych instytucji, zresztą też innych sfer życia i po prostu nie będzie... Czego zbierać, więc wydaje mi się, że takie rozwiązania, zresztą, jak mówię, nie tylko w tej sferze życia, będą po prostu konieczne, bo inne instytucje, o tym wczoraj Schetyna wyraźnie powiedział, w przypadku CBA policja, specjalny wydział w policji, czy w przypadku Spraw historii, powrót Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa zlikwidowanej przez Pis czy Instytut Historii Pan te zadania będą realizowane ale nie w partyjny sposób. Ale ja nie bardzo rozumiem wiarygodności. No, jeśli lider partii, tak jak Grzegorz Setyna i cała partia popierała powstanie tych instytucji, one działały w czasie, kiedy partia rządziła przez 8 lat i teraz głosi ich likwidację, to tak naprawdę czy to może być wiarygodne? Od roku jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Rządy PiSu zmieniły bardzo wiele. Kto by pomyślał, że będziemy rozmawiali o obronie konstytucji czy obronie kompromisu aborcyjnego, a rozmawiamy. Więc inaczej sprawy wyglądały, gdy. IPN-em kierowali zawodowcy, tak jak prezes Kamiński i wcześniej jego poprzednicy, czy też zawodowy policjant Wojtunik kierował CBA. Inaczej, kiedy te instytucje są narzędziem w rękach polityków i tutaj. No ale przypomnę, że Mariusz Kamiński, który obecnie kieruje CBA, przez długi czas kierował tym CBA, w czasie kiedy premierem był Donald Tusk. No i został przez premiera odwołany. Właśnie mówię o tym. Mówię o błędach roku 2007, że rządy PiS-u nie zostały rozliczone i Ziobro mógł wrócić jako minister sprawiedliwości, a Macierewicz, skompromitowany wtedy raportem o WSI, mógł wrócić jako minister obrony. Drugi raz tego błędu nie można popełnić. Czyli panu premierowi nie przeszkadza sytuacja, w której najpierw się głosuje za powołaniem CBA i ono sobie działa tak samo jak z ipn em i teraz się mówi, że należy je rozwiązać. Bo, o, bo teraz rządzą nie ci, którzy, czyli są nie. tam osoby, których sam, które pan, na nie sam pan redaktor powiedział o Mariuszu Kamińskim, który którego prezes, premier Tusk pozostawił, ufając, że będzie uczciwie i bezpartyjnie realizował swoje zadania. Dziś jesteśmy mądrzejsi o te 10 lat i dlatego tak podchodzimy do, do tych spraw. Zresztą zwracam uwagę, zlikwidowana została zasłużona instytucja Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przez PiS i nikt jakoś głębiej tego problemu nie dyskutował, więc wydaje mi się, że problem nie polega na tym, że kiedyś jakieś decyzje zapadły, tylko na tym, co się dzieje teraz. To zarządów Platformy powołano Polską Grupę Zbrojeniową jako taką centralę, która jednoczy cały przemysł zbrojeniowy. Kto mógł przewidzieć, że 101 funkcjonariuszy typu Bartłomiej Misiewicz się pojawi w radach nadzorczych i zarządach. Ludzi bez doświadczenia, bez kompetencji, bardzo młodych, co nie jest niczym złym, ale kompletnie bez przygotowania. I pewnie będzie tak, że i ten PGZ trzeba będzie radykalnie uzdrowić za kilka lat. No tylko teraz nie mówimy jednak o PGZ, który jest wciąż... znam przykład. Tak, ale jednak dla opinii publicznej czymś znacznie ważniejszym i bardziej rozpoznawalnym jest, czy to CBA, czy IPN. Nawet Ryszard Petru, czyli konkurent polityczny, ale jednocześnie też również szef opozycyjnej partii, twierdzi, że pomysły Grzegorza Sytyny, żeby to likwidować nie są, nie są dobre, bo należałoby raczej myśleć o uzdrowieniu. Krótko mówiąc, czy państwo tutaj, czy, czy państwo jako Platforma nie próbują szukać jakiegoś tanie, tak, takiego taniego radykalizmu? Nagle ogłaszać likwidację, bo wie że trzeba walczyć tutaj rozumiem o ten silny antypisowski elektorat. Powiedzieliśmy wczoraj mnóstwo ważnych rzeczy też dotyczących tego jak ma wyglądać Polska w przyszłości, z jakim programem chcemy pójść do wyborów, jakie są jego założenia. Więc to są dwa bardzo ważne y, momenty we wczorajszej konwencji. Właśnie mowa o IPN i CBA, y, ale nie jedyne, także to... No dobrze, to są nie jedyne, ale przypomnę, że wcześniej, dwa miesiące wcześniej Grzegorz Sycyna mówił o tym, że Platforma powinna y, być w umiarkowanie prawicową. Mówił o tym, że w całej Europie następuje zwrot w prawo i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Akurat IPN i CBA dla prawicowego elektoratu to są pewnie dwie najważniejsze instytucje. Pomysł ich likwidacji y, wydaje się, że jest taki Miotaniem się. Od wiem, ściany czy, do ściany. Nie wiem, czy dla Prawicowego Lektoratu są to najważniejsze instytucje. Nie sądzę, żeby gdyby rok temu czy dwa lata temu zapytać o te instytucje Prawicowy Lektorat, czy by powiedziano, że to są jakieś dla nich ważne instytucje. One wtedy Myśli działały politycznie. One są ważne. Każda instytucja państwowa jest ważna. Natomiast my chcemy powiedzieć bardzo dobitnie, że te instytucje są psute i są używane partyjnie i politycznie, jak wiele z innych instytucji. I to jest prawdziwy problem. Dobrze działający IPN, czy dobrze działające apolityczne CBA by nie stanowiło problemu. Kwestią jest to, że idą one w złą stronę i coraz bardziej to widać. A likwidacja ipn to nie jest taka po prostu odpowiedź na to, że był zaproszony Lech Wałęsa i taki, taki ukłon wobec Lecha Wałęsy, który z IPN-em toczy wojnę? Lech Wałęsa jest obiektem bezprecedensowego ataku ze strony obecnego obozu rządzącego. Na wszelkie sposoby chcą jego legendę zniszczyć, więc tutaj w tym przypadku żadnego związku nie ma. Cieszę się bardzo z tego i wszyscy byli poruszeni obecnością Lecha Wałęsy, jego wystąpieniem, zwłaszcza że to było w Gdańsku, jego Gdańsku, tam gdzie się Solidarność narodziła. Natomiast ten. Szereg postulatów, właśnie mówiących, jak ma wyglądać Polska po PiSie. Nie ma związku tutaj z akurat obecnością głównego gościa naszej konwencji. Ale pani premierze, pan badał te dokumenty, które przecież w czy, czy czytał pan, oglądał te dokumenty, które zostały ujawnione z tej tak zwanej. z tego, co było u generała Kiszczaka, czy, czy wcześniejsze. Przecież z tych dokumentów wyraźnie wynika, że Lech Wałęsa w latach 70. najprawdopodobniej współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Więc jego taki atak ciągły na IPN, czy to nie pod Zważa wiarygodności w ogóle w badania historii, szukania odpowiedzi naprawdę historyczną. Dlatego mówimy, żeby historią zajmowali się historycy, a nie politycy czy nie ideolodzy. No, ale pan I, Szary, i... który jest obecnym szefem IPN-u, nie jest żadnym politykiem. No tak, ale miał już parę politycznych wypowiedzi. Chyba chciał się dobrze usytuować w obecnym obozie rządzącym, bo te wypowiedzi przekraczały granice polityki i pewnie dlatego został a tym A na przykład prezesem. które wypowiedzi? No takie, które kwestionowały dotychczasową linię pn choćby w sprawie Jedwabnego. Wydaje mi się, że kandydat na prezesa IPN-u, czy prezes IPN-u powinien być znacznie ostrożniejszy. A tu widać było, że chce się przypodobać. Ale prezes IPN-u powiedział, że on chce badać tę sprawę. Czy to jest przekroczenie kompetencji historyka? Nie, on powiedział, zdystansował się de facto od tego, co wcześniej IPN w tej sprawie zrobił. Wpisało się to w nurt takich wypowiedzi jak minister edukacji, więc wydaje mi się, że ta granica została przekroczona i dlatego mówimy to idzie złą stronę. Nie mówimy, że po CBA i IPN nie ma być jakaś czarna dziura. Po CBA policja powinna się zająć sprawami korupcyjnymi i je po policyjnemu zawodowo, profesjonalnie śledzić i doprowadzać do skazywania nieuczciwych ludzi. Tak samo po IPN powinna być odtworzona Rada Ochrony Pomników Walki Męczeństwa, a edukacją ma się zająć Instytut Historii, no, pan. No tak, ale pan premier pewnie pamięta, jakie było uzasadnienie, przecież również przyjmowane przez Platformę, kiedy CBA powstawało. Głównym uzasadnieniem było, że ten typ przestępstw dotyczących korupcji wysokich urzędników państwa i powiązań z przedstawicielami biznesu jest dla policji nie, znacznie trudniejszy do zwalczania niż dla specjalnej jednostki. One zresztą istnieją w różnych innych państwach. Dlaczego mamy to likwidować? W jednych państwach istnieją, w innych państwach to... nie istnieją. Nie ma jednego modelu zwalczania korupcji. Właśnie dlatego, że ta instytucja została upartyjniona. Naprawdę, choćby szukając przykładów z ostatnich miesięcy, yy, sprawa kontroli w urzędach marszałkowskich, wydatkowania funduszy europejskich. Podaje się komunikat, że CBA wchodzi do wszystkich urzędów zbadać te fundusze i jednocześnie zbadać oświadczenia majątkowe marszałków. Przecież to jest czysta polityka. To jest sugerowanie, że Marszałkowie mają coś na sumieniu. Nie potrzeba instytucji do polityki propagandy, potrzeba instytucji do walki z korupcją. No, ale dwa tygodnie temu CBA postanowiło wejść, czy ogłosiło, że sprawdzi i skontroluje spółki skarbu państwa, które są kontrolowane przez PIS. To byłby argument przeciwny temu, co pan mówi. Ale to element wojny w PiSie, tak, pokazujące, że też CBA ochoczo reaguje na objawy tej wojny, tak? Bo nagle CBA podaje komunikat, że wrócę tutaj do PGZ-u, którego pan redaktor tak nie docenia, a to wielka, ważna firma. Nie, ja firma. doceniam, tylko wydaje mi CBA się, że w komunikat... opinii publicznej jest stosunkowo mało rozpoznawalne. No tak, ale, ale jakoś tam symptomatyczny, bo, bo tam mocno ci misiewicze się zagnieździli. I CBA podaje komunikat, że będzie badać PGZ od momentu, w którym praktycznie Antoni Macierewicz objął nadzór na tym, więc to jest element, śród 1 grudnia 2015 to jest element wojenki w PiSie. I też CBA nie powinno być do tego wykorzystywane. Więc dla mnie jest to bardzo wyraźne, że tu dominuje taka dyspozycja polityczna, a nie dyspozycja merytoryczna. Chyba, że aż tak źle się dzieje w spółkach rządzonych przez PiS, że już trzeba z takim hukiem wysyłać tam CBA. No ale jeśli się mówi o tej likwidacji CBA, jeśli już tylko na tej instytucji się skupiamy, to jest przecież jasny sygnał, że, na, że my z korupcją walczyć nie będziemy, kiedy dojdziemy do władzy. Czy to nie, pan tego tak nie odbiera? Nie odbieram tego w taki sposób, bo jednocześnie mówimy, jak powinno się walczyć z korupcją i że no, są przed inne tym, instytucje. Przedtem te inne instytucje no, właśnie ale... nie działały i dlatego powstało CBA. Ale jesteśmy o 10 lat y, mądrzejsi. Wydaje mi się, że policja jest w zupełnie innym miejscu niż była 10 czy 15 lat temu. Jest znacznie silniejszą, lepiej przygotowaną do walki z dużymi zagrożeniami instytucją. I wydaje mi się, że jest absolutnie w stanie tego typu zagrożeniom podołać. Grzegorz Setyna mówił też o programie 500+. Z tej wypowiedzi wnoszę, że Platforma proponuje, żeby ten program objął wszystkie dzieci. Czyli żeby wszystkie, dzieci dostawały te, żeby wszystkie rodziny dostawały również na pierwsze dziecko dopłatę. 500, plus. to nie jest takie ściganie się też z pisem? Mówimy to od samego początku, od wiosny, kiedy ten program był przyjmowany, przypominając, że sama... na początku państwo mówili, że program jest nieodpowiedzialny, bo nie starczy pieniędzy w budżecie, a potem, kiedy on został przyjęty i spotkał się z dobrym przyjęciem w opinii spo... społecznej, zaczęli państwo nie, jeszcze, nie. że tak powiem, z Zanim przybijać. został, Zanim został przyjęty, powiedzieliśmy, że ma istotne mankamenty. Tym mankamentem jest to, że pomija Rodziny z pierwszym dzieckiem, te, które są ponad kryterium dochodowym, że pomija samotnej matki z dziećmi w wielu przypadkach, czy dzieci z domów dziecka. Mówiliśmy to przed przyjęciem. No ale na to trzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy. W związku z tym, skąd wziąć na to pieniądze w budżecie, skoro nawet przy tym programie wszystkim, mówi się, że jest ich za mało? Przede wszystkim ten program powinien być sprawiedliwy i nie może być tak że tak istotne grupy zostały przy tej okazji pominięte. Ja mam okazję jako poseł rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, którzy są naprawdę poruszeni tym, że zostali przy tym programie pominięci małżeństwa z jednym dzieckiem, które o parę naście złotych przekraczają kryterium dochodowe. To, to jest naprawdę rzecz, która budzi emocje i to nie jest jakaś kalkulacja polityczna, żeby tutaj na tym jakieś punkty zbijać, tylko Pisto wprowadził źle. Tylko to jest argumentacja tak naprawdę z punktu widzenia lewicy społecznej, bo z punktu widzenia partii, która mówi o odpowiedzialności za budżet, to nie są dobre argumenty. Dajmy jeszcze więcej niż do upis, bo do tego to się sprowadza. Jesteśmy w opozycji, i naszym zadaniem jest wytykanie słabych punktów czy słabych obszarów. Nie chcemy Dać się złapać taką pułapkę, którą niektórzy politycy PiSu próbują zastawiać, mówiąc: jeśli my przegramy następne wybory, my PiS przegramy następne wybory, to inni odwołają ten program 500. My mówimy, jesteśmy za 500+, chcemy, żeby był to program sprawiedliwy i pieniądze będą musiały się w budżecie na to znaleźć. No dobrze, ale czy się znajdą, czy nie, to jest rzecz dalekiej przyszłości. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemioniak, były minister obrony narodowej, były wicepremier, poseł Platformy. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.